Drodzy słuchacze, dzisiaj moim gościem jest pani Ania Wierzbicka, z wykształcenia psycholog, inicjatorka grupy Smart Recovery. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek pytanie, jak to się stało, że powstała taka grupa? Grupa powstała właściwie z mojego pomysłu, ponieważ ja podczas moich studiów odbywałam praktyki w ośrodku terapii uzależnień w Gdańsku i jakby wiedziałam, że w tym kierunku będę chciała zawodowo pójść i kiedy przyjechałam tutaj do Aberdeen, zgłosiłam się do organizacji Alcohol and Drugs Action i zaproponowałam im współpracę na zasadach wolontariatu i oni byli bardzo tym zainteresowani, ponieważ też widzieli taką potrzebę dotarcia do polskiej społeczności. Potrzebowali kogoś, kto kontaktowałby się właśnie z klientami w języku polskim. I właśnie z ramienia tej organizacji odbyłam szkolenie ze Smart Recovery i tak to się zaczęło. Działacie przy Polish Association od mniej więcej połowy lipca? Od początku lipca, tak. Od początku lipca, tak. To był chyba pierwszy wtorek miesiąca. Spotykacie się głównie we wtorki? Tak, zawsze to jest wtorek, co tydzień we wtorek o 19. Jak duża grupa w tym momencie jest? To trudno powiedzieć, ponieważ osób, które kontaktowały się ze mną w sprawie tej grupy, jest dosyć sporo, ale no niestety często się zdarza, że osoby jakby zgłaszają się do mnie, mówią, że przyjdą, a później się nie pojawiają. Mhm. No co jakby często występuje w grupie osób z tego rodzaju problemem. Mhm. To znaczy no taki nagły spadek motywacji i mimo tego, że w pewnym momencie czuje się potrzebę przyjścia po pomoc, no to później jak już ma się ta osoba zebrać i przyjść, to już tej motywacji do tego brakuje. Także na spotkania nie są liczne, no ale jakby z tego względu, że ze mną się dużo osób kontaktuje w sprawie tej grupy, no to widzę, że jednak potrzeba tego, żeby ta grupa funkcjonowała jest. Z jakimi problemami borykają się ludzie, którzy przychodzą na te spotkania? O, tutaj mamy no, dosyć szeroki wachlarz, bo są i osoby nadużywające alkoholu, osoby, które nie piją już od wielu lat, ale jednak jeszcze czują jakąś potrzebę zmian w swoim życiu. Pojawiło się kilka osób z problemem hazardu, z jedną osobę mieliśmy kompulsywnie objadającą się, zakupoholizm również się pojawił, także bardzo szeroki wachlarz zachowań. Jak wyglądają spotkania? Skoro przychodzą tacy ludzie z różnymi problemami, ja rozumiem, że jest to jedna grupa, każdy dzieli się swoimi problemami? Tak, ponieważ jakby mimo tego, że te zachowania są różne, to jednak mają wspólne podłoże. One wynikają z mniej więcej tych samych rzeczy. Na przykład? Oj, to tak trudno w jednym zdaniu powiedzieć. Chodzi o to, że mechanizmy takich kompulsywnych zachowań, to znaczy zachowań wymuszonych, są właściwie takie same. To znaczy w pewnym momencie życia ludzie, którzy mają pewnie jakieś genetyczne skłonności do kompulsywnych zachowań, kiedy nie radzą sobie z różnymi sytuacjami w swoim życiu, nie radzą sobie ze swoimi emocjami, nie potrafią ich przeżywać w adaptacyjny sposób, zaczynają szukać takiego sposobu radzenia sobie z sytuacją, który będzie dla nich najprostszy. I niektóre osoby wybiorą wtedy spożywanie alkoholu, inne wybiorą narkotyki, inne wybiorą hazard, inne objadanie się. To już też zależy od indywidualnej historii danej osoby, pewnie też od właśnie skłonności, od nawyków, od nawyków nawet z dzieciństwa wypływających, ale jednak mechanizm, czyli jakby wszystko sprowadza się, można tak w bardzo dużym uproszczeniu powiedzieć, do trudności z przeżywaniem emocji i z radzeniem sobie ze swoimi wewnętrznymi stanami. Czy właśnie już jest jakiś odzew od tych ludzi, że im ta grupa pomaga? Czy dostajesz taki feedback? Tak, dostaję. Tak. I mam teraz jedną taką osobę w grupie, która już nie może uczęszczać do mnie we wtorki, ponieważ zmieniła pracę i już jej te wtorki nie pasują, ale chodzi w piątki na spotkania anonimowych alkoholików i jakby często słyszę, że właśnie bardzo reklamuje moją grupę i mówi, że pomogła, że poleca, także jeżeli komuś pasuje we wtorki, to poleca także na anonimowych alkoholikach. Zajęcia są bezpłatne? Tak. Ja jestem wolontariuszem, także jakby ani ja nie mam profitu żadnego z tych zajęć, ani
ani tutaj Polish Association nie pobiera żadnych opłat, także całkowicie to jest bezpłatne. Czym różni się ta grupa od na przykład grupy anonimowych alkoholików, czy jakichkolwiek innych grup? Anonimowi alkoholicy po pierwsze w bardzo dużym stopniu są związani z Kościołem katolickim, co niektórym osobom bardzo pomaga, ale jednak osoby niewierzące bardzo często nie chcą się angażować w ten ruch właśnie z tego względu. Poza tym SMART bazuje bardziej na teoriach psychologicznych i na takich technikach, które zostały w naukowy sposób sprawdzone, że działają. Mhm. I właśnie na spotkaniach osoby uczestniczące mogą się nauczyć konkretnych technik, co stosować w konkretnych zachowaniach, w konkretnych sytuacjach. Właśnie, to nie jest technika 10 kroków. Nie, zupełnie jakby na czymś innym pracujemy. To są techniki, które się wywodzą z psychologii poznawczo-behawioralnej. I bardzo ważną częścią tutaj jest zmiana przekonań, to znaczy sposobu, w jaki myślimy o sobie, o świecie, o innych ludziach, ponieważ nasze przekonania wpływają na to, w jaki sposób myślimy o danej sytuacji, w jaki sposób ją odbieramy, a to z kolei wywołuje konkretne emocje. I ta sama sytuacja może u różnych osób z różnymi przekonaniami wywołać zupełnie odmienne emocje. I te emocje, plus jeszcze dodatkowo przekonania o sobie samym, wpłyną później na to, jaki będzie rezultat tej pierwotnej sytuacji. Jakby taki przykład zawsze podaję, żeby to brzmiało tak prościej trochę. Na przykład w jakiejś sytuacji zawodowej, w pracy, mamy dwóch pracowników, którzy dostaną to samo polecenie od swojego przełożonego. I jedna osoba na przykład ma przekonania na swój temat takie, że nie jest dostatecznie kompetentna, nie wierzy w siebie, uważa, że jakby nic jej w życiu nie wychodzi. I ta osoba jakimś, powiedzmy, trudnym zadaniem od swojego przełożonego się zestresuje, uzna to za jakąś sytuację zagrażającą, czyli emocją, która się pojawi, będzie strach. I w związku z tym najprawdopodobniej nie wykona tego zadania dobrze. Druga osoba, która na przykład ma przekonanie, że jest kompetentna, ma wysokie poczucie własnej wartości, jest pewna siebie, odbierze to polecenie służbowe jako wyzwanie. I podejdzie do tego z entuzjazmem, bo będzie chciała się sprawdzić i najprawdopodobniej wykona to zadanie dobrze. Czyli jakby ta sama sytuacja wyjściowa, a nasze przekonania wpływają na to, jaki jest efekt końcowy. I SMART bardzo w bardzo dużej części właśnie skupia się na tych przekonaniach, na sposobie, w jaki myślimy o sobie, o świecie, o innych ludziach. Czyli tutaj chodzi głównie o podreperowanie swojego, może nie ego, ale poczucia wartości. Własnej wartości, tak? Tak, no można tak powiedzieć. Nie tylko, ponieważ bardzo ważne są również przekonania o innych ludziach. Ale tak. Ale przekonania o innych ludziach też wynikają też trochę z poczucia właśnie własnej wartości. Jeżeli ja czuję się dobrze w własnej skórze, nie czuję jakiegoś takiego wielkiego zagrożenia ze strony innych ludzi. Jeżeli jestem przekonany o swoich własnych kompetencjach, nie czuję się zagrożony, prawda? Tak, na pewno te rzeczy się łączą ze sobą, przenikają i wpływają na siebie wzajemnie, ale też jakby to, jak myślimy o innych, też zależy od na przykład naszych przeżyć, od tego, co nas spotkało w życiu. Także to jest dosyć złożony problem, tak, bo na to wpływa całe nasze dzieciństwo i właściwie całe nasze życie, wszystko, co nas spotyka. Tak, bardzo złożone. Przychodzą też może ludzie na przykład tacy jak dorosłe dzieci alkoholików? Tak, oczywiście, ponieważ bardzo często zdarza się, że dorosłe dzieci alkoholików same są uzależnione. Także tak, też się takie przypadki zdarzają oczywiście. I jeszcze może dodam jedną rzecz a propos tych różnic między SMARTem a innymi technikami, jakby czym się różni SMART od terapii na przykład, ponieważ ta grupa to nie jest terapia, mimo tego, że ja jestem psychologiem, to nie jest terapia. Z tego względu, że w terapii bardzo intensywnie skupiamy się na przeszłości, na konsekwencjach picia na przykład, też omawiamy dzieciństwo. Tutaj na SMARCie tego nie ma. Tu się koncentrujemy tylko na teraźniejszości i na przyszłości. Nie rozmawiamy na grupie właśnie o dzieciństwie, o jakichś takich trudnych przeżyciach. Bardziej skupiamy się na tym, jak sobie poradzić w przyszłości, jak zmienić swoje życie na chwilę obecną. Ponieważ ja absolutnie nie, jakby SMART nie neguje anonimowych alkoholików. Nie mówi, że to jest jakieś błędne postępowanie, ponieważ mam też osoby, które chodzą na obie grupy. Chodzą i do mnie we wtorki i chodzą w piątki na anonimowych alkoholików, czyli to się tak bardziej uzupełnia.
To absolutnie te dwa podejścia sobie nie przeczą. Jakie masz plany na przyszłość w związku z tą grupą? No, mam nadzieję, że grupa nam się będzie powiększać i dopóki jest potrzeba, tak długo ta grupa będzie funkcjonować. Też jeszcze może dodam, że dla osób, którym nie pasuje na przykład wtorek albo nie odpowiada im forma grupy, ja również się spotykam indywidualnie, również bezpłatnie. A w jaki sposób można z tobą się skontaktować? Kontaktować się można ze mną pod numerem telefonu 075-618-64517. I kolejne spotkanie już przyszły wtorek, 11 października w siedzibie Polish Association przy 35A Union Street. Bardzo dziękuję Ci za to, że znalazłaś czas. I oczywiście w Twoim imieniu zapraszam na to spotkanie wszystkich tych, którzy borykają się z różnymi problemami. To problemy hazardowe, alkoholowe. Jakiekolwiek zachowania, które sprawiają problem. Dziękuję. Przypominam, że moim gościem była pani Ania Bierzbicka, inicjatorka grupy spotkaniowej Smart Recovery. Dziękuję. Dziękuję. Drodzy słuchacze, dzisiaj moim gościem jest...